Leszek i Paula zestawili razem dwa stoły. Układ stołów przedstawiono na rysunku poniżej. To jest stół numer jeden, tu jest stół numer dwa. Pewnie Leszek i Paula spodziewają się mnóstwa gości i jeden stół nie wystarczył. Albo nie wiedzą, ilu znajomych się zjawi i chcą mieć pewność, że każdy gdzieś usiądzie. I pytanie: jaki jest obwód nowej figury? Obwód to długość zewnętrznej krawędzi figury czyli długość tej linii dookoła. I tę długość mamy obliczyć. Możemy zacząć obliczenia od tego odcinka. Wiemy, że tu są 3 metry. Tutaj jest kolejny metr, czyli razem 4 metry. Dalej mamy ten odcinek. No i chyba nie bardzo wiadomo, jaką ma on długość. Jak się dobrze przyjrzymy, to nie znamy też długości tego odcinka, tego i tego. W takim razie, zanim dodamy długości wszystkich odcinków leżących na obwodzie tej figury, musimy w jakiś sposób wyznaczyć te długości, których brakuje. No to po kolei. Widać na rysunku, że każdy z tych stołów ma kształt prostokąta. W prostokącie długości przeciwległych boków są równe. Jeżeli długość tego boku to 1 metr, to długość tego boku u góry również wynosi 1 metr. Tak samo tutaj, jeżeli tu są 3 metry, to przeciwległy bok również ma długość 3 metrów. Z tej strony stołu jego bok ma długość 1 metra, więc wewnątrz tej figury, stąd dotąd, również jest 1 metr. Ale ten 1 metr w sumie nas nie interesuje, bo nie należy do obwodu figury, znajduje się w jej środku. I w takim razie nie uwzględnimy go w obliczeniach, ale jednak do czegoś się nam przyda. Ten odcinek i ten odcinek są częścią obwodu, więc musimy znać ich długości. Właśnie w tym celu możemy powiedzieć, że jeżeli ten cały bok figury ma długość 3 metrów, to ten cały bok również ma długość 3 metrów. Ale jeden metr z tych 3 metrów został wyeliminowany z obwodu, bo leży wewnątrz figury. W takim razie długość tych dwóch boków w sumie to pozostałe 2 metry. Z tych 3 metrów zabraliśmy 1 metr i zostały 2 metry. Czyli ten bok i ten bok mają w sumie długość dwóch metrów. Wyglądają podobnie i całkiem możliwe, że są równe i że każdy z nich ma długość jednego metra, ale nie wiemy tego na pewno. Natomiast wiemy na pewno, że ich długość w sumie to 2 metry. Tego jednego metra nie uwzględnimy w obliczeniach, chociaż pomógł on nam w pewien sposób, ale całą resztę długości możemy dodać. Bo obwód figury to suma długości wszystkich tych boków. Czyli 1 m plus długość następnego boku, czyli 3 m, plus jeszcze 1 m, plus 1 m, który przed chwilą wyznaczyliśmy, plus 3 m, plus 1 m z prawej strony, plus jeszcze jeden dłuższy bok 3 m i plus długość ostatniego boku 1 m. Jeżeli teraz dodamy te długości, to otrzymamy długość zewnętrznej krawędzi całej figury, czyli jej obwód. 1 plus 3 to 4, plus 1 to 5, plus 1 to 6, 6 plus 3 to 9, 9 plus 1 równa się 10, 10 plus 3 równa się 13 i 13 plus 1 równa się 14, czyli obwód nowej figury powstałej ze złożenia dwóch stołów. Wynosi 14 metrów.